strzała ziomuś. Rozpoczęła się pierwsza połowa. Bueno. A teraz Boniek. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Bueno. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści, decyzja zgodna z duchem gry. Zrób przynajmniej jakiś presję. Boniek. Dobrze, biega na wolne pole. Zdecydował się na strzał. Pięknie. Jest gol! Dziękuję. Skuteczność godna pozazdroszczenia. Pierwszy strzał i od razu gol. Tuż pod poprzeczką. No, ciężko jest bramkarzowi sięgnąć taką piłkę. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Davis. Kozak. Będzie, ale teraz się cofa niżej. Jak jesteś na to, musisz podchodzić bliżej, bliżej. Masz podchodzić bliżej do no bliżej w stronę obrony, nie? No do rozgrywania piłki, no tak. Graj z nim. Rzutka, pytanie tylko do kogo? Piłka przekracza linię końcową, no i ale musisz się cofać do rozgrywania piłki, nie? A nie tylko, że... Bo ty chyba myślisz, że to jest tak, że ty dostajesz piłkę i ty robisz ostateczne podanie. Nie do końca tak jest, nie? Tak też jest, ale musisz tutaj gdzieś wstać i pokazywać mu się, a ty tam gonisz w razu do przodu. Przerzucić. Pobliżu tutaj, gdzie... Gdzie ja stoję, nie? Biegasz. Rud. Dośrodkował. No i też za długo. Nabiegaliśmy i też była dobra, jakby ten to oddał, bo to pójdzie pewnie jakaś strzała daleko. O, tutaj ja. Boniek na prosto w bramkarza nie przemyślał tego uderzenia. Bueno. Teraz środek. Maniakis. Dobra pozycja do oddania strzału. Kozak. No, takie zagrania często kończą się utratą. Dawaj, puszczaj. Bueno. Nie zaczęła mnie lokać. Mogłeś tam normalnie, spokojnie. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Maniatis. Dobra próba prostopadłego podania, ale nie do końca. Przejmują rywale. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Spokojnie tam. I piłka wybita do przodu. Kozak. No, z tego miejsca można strzelać. Fatalne podanie, no i strata. Jest szansa. No, nie pierdol, że nie trafił. No, jak jest. Ojoj. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o tym fałę. Tak, i ta żółta kartka jest... Moglibyśmy zrobić mecz, żeby jakoś potestować, kto gdzie jest najlepszy. Jakoś obiektywnie.
A teraz Cantona. Obrońca blokuje tę centrę. Sędzia pokazuje. No nie wiem właśnie, nie wiem. Dawaj, dawaj. Dobra. Dobre. Dobry przechwyt, przyjmuje teraz piłkę. Do środka, do środka. Dośrodkowanie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Kurwa, nie umie tej piłki wrzucić, żeby to było. Jako taka chociaż. Cantona. Nie ma gola. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Świetnie piąstkuje. Jest uderzenie głową na bramkę. No, można powiedzieć, że bez wysiłku obronił ten strzał głową. Takie uderzenia to dla niego bułka z masłem. Żeby go pokonać, trzeba się bardziej przyłożyć. Maniakis. Piłka w pole karne. Cantona. Gol. No i mamy remis. No, bardzo sprawne rozegranie przed zdobyciem gola. Zgodzi się chyba. Piłka leci w pole karne. Przepiękna bramka. Prawda, ale najpiękniejsze było to precyzyjne dośrodkowanie. Co za główka, kapitalna bramka. Znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. I będziemy mieli rzut z autu. A od wykonany natychmiast znowili grę. Blisko pole karne. A teraz Cantona. Jest reakcja sędziego i popatrzmy. Bueno. Widzisz, Legio? Przeszkodziłeś mi, kurwa. Staj za blisko mnie. Czym? No chciałem ci podać, ale kurwa, jak stoisz przy mnie, krok ode mnie, no to jak mam ci ją podać? Dobre przejęcie w obronie, brawo. Aha, czyli ty z pierwszej nie możesz, ale ja mogę z pierwszej, tak? Muszę z pierwszej, a ty nie musisz. Ciela. Życiówka, kurwa! Ale jak cię będę faulował chyba. Nie, ja go faulował. Ja się zatrzymałem. Główka z pola karnego. Piłka niemal ociera się o prawy słupek. Jeden do jednego to rezultat po pierwszej połowie. Masz Legio, idź na PN. I wracamy na Estadio Santiago Bernabeu, gdzie właśnie... Co wy się spinacie? Spokojnie. ...połowa tego spotkania. No i metry idą do przodu.
Nie. Faul, musi uważać, ma już żółtą kartkę na koncie. Mało brakowało, sędzia odgwizdał faul, ale sprawcy na szczęście się upiekło. Ma już jedną żółtą kartkę, więc nie powinien. Dobrze uderzona z wolnego, ale też dobrze interweniuje bramkarz. Przeciwnicy przejęli. Rud. Nie zdążyłem sobie. Dośrodkowuje. Maniatis. Dzięki tej bramce prowadzą. Piękne rozegranie, które zaowocowało zdobyciem gola. Idealne dośrodkowanie z lewej, ładne wykończenie akcji i bramkarz nie ma nic do powiedzenia. Tak się zdobywa gole, proszę Państwa. Przeanalizujmy tę sytuację. Pełna koncentracja, piłka dośrodkowana z narożnika, zawodnik przymierza i pewnie umieszcza ją w siatce. Nic dodać, nic ująć. Kapitalny strzał głową. Uderza. Piłka przelatuje tuż nad poprzeczką. Alaba. Davis. Strata w środkowej strefie boiska. Dobre podanie. Już chyba trochę za późno będą było, wiesz? Rzut wolny, niebezpiecznie blisko bramy. To wygląda. Ależ brawo, dobre za Cantona, ale z jaką łatwością obronił tę główkę. Nawet się nie spocił, muszą się bardziej postarać, jeśli chcą go pokonać. Czy utrzyma się przy piłce? Jest, kurwa. Bueno. A grasz to. Lewandowski. Bramkarz, dziękuję mu za tę interwencję. Dobra. Alaba. Środek, środek. Teraz Kuman. Rosen. Zablokował dośrodkowanie. Maniatis. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Wspaniale przechwycił. Oddaje strzał. Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę od bramki. Zobaczmy jeszcze raz bramkę dającą prowadzenie w tym meczu. Dobrze, wbiega na wolne pole. No, strzela! Świetnie, brawa dla bramkarza. Nie walczyli, rzut rożny. No i mamy czarno na białym, kto ile był przy piłce. Porówno oba zespoły, to jest naprawdę mecz walki. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Rud. Lewandowski. A teraz Cantona. Rozpoczną grę od rzutu z autu. Piłka po raz kolejny opuściła boisko. Będziemy mieli wrzut z autu. Kozak. Pewnie wyłapuje piłkę.
Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Było gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. Rodaj. Bueno. Ależ podanie jest okazja. No kurwa coś. I wszyscy tam biegnijcie, wszyscy. Brawo. A teraz Kuman. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Gra zostanie wznowiona rzutem z autu pod polem karnym rywala. Czekaj, lecę pod linię. A jak podłogi na kurwa sobie przeszkadzają? O, rzucę. A teraz Kuman. Rud. Środek. Messi. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Piłka poza linią boczną za moment wznowią z autu. Kozak. Znakomity przechwyt, no i tracą okazję na strzelenie ważnej bramki. Mogą w angielskim stylu próbować dalekiego wrzutu w pole karne rywala. Bueno. Piękne podanie. Jebe. Kozak. To właśnie w takich okolicznościach można rozpoznać wielkość gracza. No i chyba ciśnienie było zbyt duże dla tego młodego zawodnika. Choć zwykle zamienia takie sytuacje na bramki. Teraz ewidentnie coś mu nie wyszło. Szkoda. No, to może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. Ale znakomicie to wyłapał. Koniec spotkania. Dobrze, wbiega na wolne pole. Zdecydował się na strzał. Jest gol! Dwie sety mieliśmy, trochę chujowo. I popatrz się, legionista, grałeś połowę na... jedną połowę grałeś na FPO, nie? Tak? Miałeś 5, 8, 9 podań. Ja grałem jedną połowę na FPO i miałem 7, 14, 15, 18 i 2 kluczowe. Nie. Chodzi mi o to, jak się wystawiać na SPO. Ale ja miałem dwa kluczowe podania. To, że kluczowe podania to jest strasznie niewykorzystana, to podanie do Baśka to ja podawałem. To przed chwilą też ja. Nie chodzi mi o strzelanie. Cały czas o tym strzelaniu. Nie stworzyłem ani jednej akcji, to mam dwa kluczowe podania. Weź Legio, bo mnie normalnie rozśmieszasz, szczerze. Nie stworzyłem żadnej sytuacji. Nie podałem wam piłki, tak? No to ty chyba jesteś, nie wiem, albo ślepy. Albo nie wiem, nawet w drugiej połowie ani jednego strzału nie oddałem. No tylko podawałem.